obecni naszej Ojczyzny Polski oraz tych, którzy oddali życie w jej obronie. Eucharystii przewodniczył będzie ojciec Jacek, a homilię wygłosi ojciec Mariusz. Boże, do Twych stóp dzisiaj w czasie tej uroczystej Eucharystii przedłużyć nasze modlitwy za naszą Ojczyznę. 11 listopada, 104. rocznica odzyskania niepodległości. To wspaniały moment znów, żeby pomodlić się za Polskę. Dzień dobry Państwu, witam sprzed Centrum Jana Pawła II. Właśnie zakończyła się msza święta za Ojczyznę. Dzisiaj oczywiście 13 dzień listopada, no ale właśnie obchodzimy tutaj Dzień Niepodległości, no tak trochę spóźniony. Widziałem w kościele zacni ludzie oczywiście i jest chyba obecny również burmistrz miasta, ale też harcerze, górale, no wszyscy tu jesteśmy. Zapraszam. We are gathered here today to remember and to reflect the 104th anniversary of Poland regaining independence in 1918 after 120 years of partition by Russia, Germany and Austria. Independence Day is a national holiday in Poland, celebrated every year since 1937 on November 11. Veterans of Polish Army, member of Polish Army that was fighting at Monte Cassino, Knight of Virtuti Military Order, Mr. Zbigniew Gądek. Pilot of Division 303, Mr. Bolesław Fujarczuk.
Dobry Boże, spoglądając dzisiaj na naszą Ojczyznę, pragniemy jak najbardziej zawierzyć ją Twojej niezmiernej opatrzności. Czuwaj nad nami, czuwaj nad każdym Polakiem, gdziekolwiek na świecie żyjącym. Czuwaj nad naszą Ojczyzną. Prosimy Cię, wlej w serca nasze Twoją miłość. I pragniemy także powierzyć Tobie wszystkich tych, którzy odeszli, zmarłych w obronie o wolność naszej Ojczyzny, świata całego. W imieniu Zarządu Kongresu Polonii Kanadyjskiej, Okręg Mississauga, Irena Urbaniak i Leszek Łaszczak pragną serdecznie przywitać wszystkich zebranych na dzisiejszej uroczystości. Drodzy Państwo, to ogromny zaszczyt dla mnie być tutaj z Państwem w Mississaudze, przy Polskim Centrum Kultury imienia Jana Pawła II, przy największej polskiej parafii imienia Maksymiliana Kolbe. Wiem, jak wiele znaczy dla zachowania polskości, upamiętniania ważnych rocznic, pielęgnowania pamięci o naszych bohaterach, to, co robicie Państwo tutaj na kanadyjskiej ziemi. Szanowni Państwo, nie sposób nie odnieść się do tego, co dzieje się za wschodnią granicą Polski. Nasz wschodni sąsiad, Ukraina, została bezprawnie napadnięta przez Rosjan. Te wydarzenia przywołują refleksję, że wolność i niepodległość nie są dane raz na zawsze, że trzeba je pielęgnować i szanować. Dzisiaj, jeszcze bardziej niż w latach poprzednich, potrzebna jest jedność Polaków w Polsce i poza granicami. Drodzy Państwo, z okazji Narodowego Święta Niepodległości życzę Państwu, aby uczucie jedności z krajem swojego pochodzenia, z krajem przodków, z Polską, nieustannie gościło w Państwa sercach. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za zorganizowanie dzisiejszych obchodów, Państwu za podtrzymywanie tożsamości polskiej poprzez pielęgnowanie narodowej tradycji, kultury i języka. Niech żyje niepodległa Polska. Cześć i chwała bohaterom. We collaborate closely with NATO, with approximately 1,000 Canadian Armed Force members currently serving in Central and Eastern Europe to increase security and stability in the region through Operation Reassurance. We also cooperate on bilateral basis in close coordination with the Polish Armed Forces, providing combat training to members of the Ukrainian military under Operation Unified. We will keep supporting Poland and other countries across the region as they face this Putin and Russian illegal and unjustifiable invasion of Ukraine. Thank you, Poland. Dziękuję, Polsko. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę jako poseł Parlamentu Ontaryjskiego i równocześnie jako dumna Polka wziąć udział w tej pięknej uroczystości z okazji Święta Niepodległości Polski. Na początku chciałabym podziękować zarządowi KPK, oddział Mississauga, za organizację i coroczne zaproszenie mnie na tą dostojną uroczystość tutaj w Mississauga przed naszym pomnikiem. To dla mnie wielki zaszczyt. Patriotyzm, krótko mówiąc, jest to miłość do ojczyzny, bo ojczyzna jest miejscem naszego pochodzenia. Jakże ważne jest w dzisiejszych trudnych czasach bycie patriotą, zwłaszcza tutaj poza Polską. Jakże ważne jest przekazywanie patriotyzmu następnym pokoleniom. Zachęcam bardzo rodziców, opowiadajcie swoim dzieciom o historii Polski, tradycjach i zwyczajach. Na pewno babcie i dziadkowie ze wzruszeniem zagłębią się we wspomnienia. Każde młode pokolenie powinno od wczesnych lat poznawać losy państwa polskiego, by lepiej zrozumieć, identyfikować się z krajem swoich przodków, Polską, jak również walczyć o dobre imię Polski tutaj w Kanadzie. Doskonałym miejscem do nauki patriotyzmu są także drużyny harcerskie. Sama jestem tego przykładem. Moja mama zaraz po przyjeździe do Kanady zapisała mnie do drużyny harcerskiej. Z dumą nosiłam i nadal czasami noszę mój mundur harcerski. Cieszę się, że mamy tutaj liczne i prężne działające harcerstwo. Jeszcze jedna konkluzja do patriotyzmu. Kto nosi patriotyzm w sercu,
ten ma bardzo cenny skarb. Człowiek potrzebuje przynależeć do społeczeństwa. Świadomość, że się żyje wśród ludzi myślących i czujących podobnie jak ty, pomaga przetrwać gorsze chwile. Dlatego warto pokazywać dzieciom postawy patriotyczne, uczyć ich szacunku do flagi, symboli narodowych, polskiego hymnu, Mazurka Dąbrowskiego, jak również do poszanowania prawa innych narodów. Ich świat się już kształtuje. Lada dzień będą dokonywały wyborów wartości i poglądów, według których chcą żyć. Niech więc wybiorą postawę patriotyzmu. Czasy, w których przyszło nam żyć, czasy globalizmu, są szczególnie trudne pod tym względem. Na szczęście wśród naszej Polonii nie brakuje patriotów. Dziękuję naszym czcigodnym weteranom za ich odwagę, męstwo, poświęcenie i żywą lekcję patriotyzmu dla nas wszystkich. I na zakończenie, kochajmy nie tylko Polskę, ale i Kanadę, naszą drugą ojczyznę. Cześć i chwała bohaterom, lest we forget. And the Polish people have never forgotten the hard cost of that victory, which is why even today, Poland was the first nation to open its borders to Ukrainians fleeing violence from the Russian invasion of their country in a shocking affront to sovereignty as a peace. Thank you.
Nawet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Nawet mnie ukłuje, śmierć mnie pocałuje, ale nie ty. Ojciec szedł na wór, gdzie biały orzeł na sztandarze, gdzie w Gdańsku Neptun lśni trójzawem, gdzie nad Krakowem dźwięczy hejnał. John Paul II Century.